This meeting is being recorded. Dzień dobry, szanowni państwo. To jest kanał Historyczny Webinar, Historyk Webinar. Jego prowadzący i założyciel Władysław Jacenko. Dzisiaj mamy 4 kwietnia 2022 roku i no, będę musiał to ogłosić, że teraz mamy 40 dzień czasu inwazji moskiewskiej na Ukrainę już w 2020 roku. I dzisiaj mamy spotkanie dotyczące przede wszystkim historii najnowszej, dotyczącej Poloniki. Naszym gościem jest profesor Leszek Zesztoft, doktor habilitowany w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. I pan profesor nam będzie prezentował swoją książkę, posvęconą Józefu Mianowskiemu. I temat naszego spotkania to Józef Mianowski, biograf konserwatysty. Na marginesie książki. Dzień dobry, panie profesorze, i zapraszam pana do słowa. Witam państwa. Ja pozwolę sobie włączyć od razu tę prezentację. Jeżeli mi się to uda. Bo na razie mi się nie udaje. Bo ja oczywiście mogę to wszystko zrobić bez prezentacji, ale tak to by było trochę lepiej. Czy państwo widzicie tą pierwszą? Tak, widzimy, tylko ona jest nieotwarta. O teraz. Oleśkę. Widzicie państwo tą stronę tytułową? No tak, przynajmniej stronę tytułową widać, ale jednocześnie i wszystkie inne slajdy obok. A to dziwne. No dobrze, no to co jeszcze od początku? Jeszcze raz to spróbuję. Bo u mnie przestawia w komputerze na stronę tą główną i widzę na całym ekranie. No takie może być, ale proszę pana kontynuować. Można widać już prezentację. No dobrze, no to lepiej nie będzie. Zaraz zobaczymy, czy to będzie się przesuwało. Od razu przejrzę, by przeszedł drugi slajd? Nie. Panie Jorze, a pan widzi drugi slajd? To mnie przynajmniej tylko pierwszy na ekranie. Panie profesorze, tak może być. To jest błąd techniczny. Nie zawsze przez Zoom albo Google Meet może pracować to. To jest no to taka będzie słabo. No dobra, no ja mogę generalnie w ogóle zrezygnować. Panie profesorze, a pan może zwiększyć rozmiar slajdu? Ja już zwiększyłem. Tak, chwileczkę, jeden moment. Zacznijmy. This meeting is being recorded. Dobrze, zacznijmy od tego, że właściwie jeżeli by się zadało jakiemuś studentowi Uniwersytetu Warszawskiego pytanie, kim był Józef Mianowski, prawdopodobnie niewielu studentów, nawet studentów historii Uniwersytetu Warszawskiego umiałoby odpowiedzieć. I to było jak gdyby główną przyczyną napisania tej książki, ponieważ Mianowski tak naprawdę zapisał się w historii nauki w zaborze rosyjskim, bo mówimy o czasach Królestwa Polskiego, czyli latach 1815-1915, jako jedyny rektor Warszawskiej Szkoły Głównej, czyli która funkcjonowała jedynie 7 lat. Natomiast po jego śmierci, a umarł w 1879 roku, powstała założona przez profesorów i uczniów, i studentów, absolwentów Szkoły Głównej, powstała Kasa Mianowskiego. Tutaj widzicie państwo okładkę od książki wydanej w 2011 roku, bo ta kasa istnieje do dzisiaj. Ja jestem jej prezesem ostatnim. To była największa instytucja wspierająca badania naukowe na obszarze właściwie całości ziem polskich. Powstała w 1881, czyli dokładnie w roku zamordowania Aleksandra II i była za zgodą władz rosyjskich. Jak państwo widzicie, tu mamy 20 sprawozdanie po rosyjsku i po polsku. To był wymóg ówczesny władz, że musiało być dwujęzyczne. No ale tak naprawdę nic o tym Mianowskim nie wiedziano i ta moja książka, którą tutaj pokazuję na slajdzie, to jest właściwie pierwsza biografia, taka dosyć w miarę obszerna, postaci Józefa Mianowskiego.
Sama klasa Mianowskiego, powiedzmy sobie szczerze, skąd stała się taką bogatą instytucją? Nie tylko dlatego, że mieszkańcy Warszawy w drugiej połowie XIX wieku byli bardzo szczodrzy i duże kwoty pieniędzy przeznaczali na klasę, ale około roku, znaczy dokładnie w 1904 roku w Baku zmarł inżynier Witold Zglenicki, który tam zajmował się wydobyciem ropy, mianowicie i kupił był złoża naftowe na Morzu Kaspijskim, mniej więcej w miejscowości Surahany, to jest w tej chwili dzielnica Baku. I te złoża, które one chyba były wydzierżawione na 99 lat, w momencie śmierci zapisał dochody z tych złóż Kasie Mianowskiego. Zaowocowało to tym, że Kasa Mianowskiego mniej więcej od około 1908-10 roku, a na pewno do wybuchu I wojny światowej w 1914 roku, no była najbogatszą instytucją. Obliczamy z kolegą, że do 1914 roku dysponowała kapitałem w wysokości 1,5 miliona dolarów, ówczesnych dolarów. Także były to olbrzymie pieniądze. Z tych pieniędzy w czasie I wojny światowej utrzymywane były wszystkie instytucje naukowe w Królestwie Polskim, większość z nich, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, laboratoria, gabinety fizyczne, gabinety historyczne itd., itd. Nieco gorsza była sytuacja tej kasy w okresie międzywojennym, ale utrzymała swoją pozycję. Natomiast w 1952 roku w okresie stalinowskim w Polsce została rozwiązana i w sumie dopiero ją reaktywowano w 1991 roku, już po odzyskaniu niepodległości, między innymi przez Ukrainę, a wcześniej przez Polskę, i funkcjonuje obecnie jako Fundacja Popierania Nauk. Stąd jest właśnie ważna sprawa, żeby jak gdyby przywołać tą postać Józefa Mianowskiego i dowiedzieć się czegoś więcej o człowieku, który no był, którego imię nosi ta instytucja i który tak bardzo ciepło i czule wręcz jest wspominany we wszystkich wspomnieniach z tego okresu w warszawskiej prasie, w korespondencji i tak dalej. W jego życiu szczególną rolę odegrał Petersburg, także stąd tutaj teraz będą dwa widoczki Petersburga, ponieważ apogeum jego kariery, do czego jeszcze wrócę, nastąpiło mniej więcej od 1842 roku do 1860, kiedy przeszedł na emeryturę, właśnie w stolicy Rosji. Natomiast urodził się nasz Mianowski w miejscowości, którą Państwo być może znacie, może nie znacie. To jest Śmiła na Ukrainie. Znalazłem taką rycinę pokazującą właśnie Śmiłę. Oczywiście miejscowość gubernii kijowskiej. Są nawet opracowania na temat kościoła parafialnego w Śmile. Powiedzmy sobie, a gdzie to leży? No to jest oczywiście to jest dzisiejsza, tak zwany obwód czerkaski. I Śmiła jest tu zaznaczona w tym miejscu, czyli najbliższymi miejscowościami było Czerkasy z jednej strony tutaj, a z drugiej strony dosyć blisko była Grudka i Humań, do którego jeszcze dojdę. Data urodzenia Mianowskiego nie jest pewna, dlatego że wiemy, że został ochrzczony w tym kościele w Śmile w 1804 roku. Natomiast prawdopodobnie urodził się jednak w końcu 1803 roku. Ja myślę, że to był listopad albo grudzień, ale ponieważ nie ma na to dowodów, to musiałem uznać za profesorem Stefanem Kieniewiczem, że ta data 1804 rok, styczeń, prawdopodobnie musi być przyjęta jak rok jego urodzenia. Skąd wiadomo, że była różnica roku? Gdy wstępował w Humaniu do szkoły powiatowej, do gimnazjum Bazylianów, to pisał, że ma tam odpowiednio tyle i tyle lat, że wychodziło, że ma jednak rok więcej niż normalnie. Kim był ojciec? Ojciec Mianowskiego był prawdopodobnie zarządcą dóbr między innymi książąt bariatyńskich. Tu mamy ich dwóch na tych portretach. Oni nabyli majątki tam nieopodal Śmiły od Sumaroka. To też taka dosyć znana postać w historii Rosji imperialnej.
No i wielu tam Polaków pracowało w tym czasie. W związku z tym istotne jest to, że Mianowski nie był osobą zamożną. Był raczej człowiekiem ubogim i cała jego kariera związana była z możliwością awansu edukacyjnego, co będzie miało istotny wpływ na jego zachowanie. Ląduje w Humaniu. Tu jedna ze starych rycin pokazujących Humań. W Humaniu jest szkoła bazylianów na Ukrainie. To Humań jest oczywiście znany przede wszystkim z powstania kozackiego i tej słynnej rzezi humańskiej, ale również jest znany z tego, co Państwo tu widzicie, mianowicie Sofiówki, która de facto dzisiaj leży właściwie w obrębie miasta. Czyli najpiękniejszego założenia parkowego, jednego z najpiękniejszych założeń parkowych w Europie. Sztucznie stworzonego przez Potockiego dla jego pięknej żony Bidynki, jak mówiono, czyli Zofii Potockiej. W Humaniu on poznaje w ogóle rówieśników i jest to cała grupa, których tutaj fotografii może dalej będą, nie mam, ale może będą dalej. To byli ludzie, którzy odegrają dosyć istotną rolę, jeśli chodzi o literaturę i poezję polską. Mianowicie będzie to Michał Grabowski, będzie to Zaleski, będzie to Seweryn Goszczyński. To są ludzie, którzy później będą uznani za takich czołowych poetów okresu romantyzmu polskiego, którzy będą kojarzeni z Ukrainą, stąd będą mieli przydomek Szkoły Ukraińskiej. Ta szkoła humańska była na bardzo wysokim poziomie, którą tu widzimy na tym rysunku. I mówiono o niej, że w ogóle jest liceum. Faktycznie liceum ona nie była, miała chyba statut szkoły powiatowej, ale naprawdę przyzwoicie kształcono. I on tą szkołę ukończył, o ile pamiętam, w 22 roku. I właściwie zostaje mu jedyna droga dalszego, ukończając wyróżnieniem od razu dodajmy, i droga do dalszej kariery to studia w Wilnie. Ląduje więc w Wilnie na Uniwersytecie Wileńskim w początku lat 20. To chyba rok przed w ogóle wykryciem spisku filomatów i filaretów, czyli właśnie w 22 roku. I zaczyna studia. Zaczyna studia na Wydziale Lekarskim. Jednocześnie tutaj w tym czasie oczywiście Uniwersytet Wileński jest uniwersytetem imperatorskim, cesarskim, to główny dziedziniec z kościołem świętego Jana. No i zaczyna właściwie dosyć błyskotliwą karierę. Zostaje zauważony przez Jędrzeja Śniadeckiego. W tym czasie to jest nie tylko lekarz, ale także chemik, ale także pisarz, literat, dziennikarz, który wypatrzył sobie młodego Józefa na asystenta. I stopniowo Józef Mianowski zaczyna pracować w klinice. No kończy studia oczywiście, robi doktorat, który broni jeszcze na Uniwersytecie Wileńskim przed jego rozwiązaniem chyba. A już po rozwiązaniu uniwersytetu w dniu 1 maja 1832 roku on zostaje w szkole, w tym, co zostaje z Uniwersytetu Wileńskiego, czyli Akademii Medyko-Chirurgicznej, i w niej zostaje profesorem. Mieszka w tym czasie, prawdopodobnie w budynku, który się nie zachował dzisiaj, a jest na tym sztychu, mianowicie to jest tutaj. To jest właśnie Collegium Medicum, wybudowane przez Jędrzeja Śniadeckiego w końcu wieku XVIII. I tutaj on prawdopodobnie mieszkał, tu były też gabinety anatomiczne i tak dalej. Jego kariera rozwija się w Wilnie dość błyskotliwie, ponieważ się zaprzyjaźnia z wieloma rodzinami profesorskimi, między innymi z w ogóle ważną rolę odegra także Jędrzej Śniadecki. Mianowicie zaprzyjaźnia się z Salomeą Słowacką, wówczas już Salomeą Beki, po śmierci ojca Juliusza Słowackiego, zaprzyjaźnia się z Juliuszem Słowackim i zakochuje się w jednej z córek Augusta Beki. Tego Augusta, którego Mickiewicz opisał w Dziadach jako, że zginął trafiony piorunem, co zresztą było powodem różnych kłopotów i nieprzyjemności dla rodziny. Ale Augusta Beki. W każdym razie ożenił się z Oleńką Aleksandrą, chyba to jest Jędrzej Śniadecki, o którym mówiłem. No i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to,
ona zaszła w ciążę, urodził się im syn Jan. Niestety w końcowej fazie tej ciąży okazało się, że ona jest chora na gruźlicę, która wówczas była nieuleczalna i niestety zarówno dziecko, jak i matka zmarli po urodzeniu dosłownie tydzień. Także on został sam, trapiony wyrzutami sumienia i bardzo to przeżywał. I mamy dowód tego, do jakiego stopnia, że on czekał następnie chyba około 20, ponad 20 lat, nim w ogóle zdecydował się na zawarcie kolejnego małżeństwa. Także był no, życiowo przygnieciony. Na tą całą historię nałożyła się również kolejna sytuacja polityczna, mianowicie stał się Mianowski zamieszanym w spisek Szymona Konarskiego. Tu jest akurat na fotografii pochulanka chyba we Wilnie, czyli niedaleko miejsca, gdzie on został zgładzony przez Rosjan. No i wyszło na to, że Mianowski, który był wtedy dyrektorem szpitala Kliniki Uniwersyteckiej, że on ukrywał Szymona Konarskiego. Tak naprawdę sprawa nie jest do końca jasna, ponieważ są dowody na to, że wiedział o tym Szymonie, mało tego, że pomagał go ukrywać, ale są również świadectwa, że nic, że on nie uczestniczył w tym. Niemniej poskutkowało to w jego przypadku aresztem, który trwał prawie rok, siedział w Wilnie w więzieniu na Łukiszkach. To było śledztwo brutalne i wedle świadectw innych, bo on sam o tym nigdy nie pisał, był o krok od popełnienia samobójstwa. Niemniej w Wilnie znalazła się grupa głównie arystokracji polskiej i trochę rosyjskiej, która postanowiła Mianowskiego oczyścić z tych zarzutów i pomóc mu. I on wyszedł po roku tego więzienia, wykreślono z jego papierów wszelkie informacje na temat tego aresztowania, zwrócono mu wszystkie tytuły, które miał i wypłacono mu nawet rekompensatę finansową za to aresztowanie. Przetrwał jeszcze w Wilnie 3 lata, jak powiedziałem, niecałe 3 lata do końca roku, prawie do roku 1942, kiedy przeniesie się do Petersburga, do Akademii Medyko-Chirurgicznej. Tu już jest właśnie Akademia Medyko-Chirurgiczna w Petersburgu. Zaraz o niej parę słów powiem. Może warto powiedzieć o strony medycznej, w czym się on specjalizował. On był przede wszystkim, wykładał fizjologię, ale jak to w tym czasie, jego doktorat był poświęcony złamaniom kości, także specjalizował się w chirurgii, przynajmniej od strony prac, które publikował w języku łacińskim, one się zachowały wszystkie. A już w Wilnie, mając prywatną praktykę, zainteresował się no nie tyle nawet chorobami kobiecymi, co po prostu położnictwem. Także udzielał, że tak powiem, jako prywatny lekarz, prywatnie praktykujący, porad położniczych, przyjmował porody. Oprócz tego, ilekroć wyjeżdżał za granicę, to starał się tą swoją wiedzę, zwłaszcza w zakresie położnictwa i rodzenia dzieci, doskonalić. Także gdy już trafia do Petersburga i ląduje tutaj w Akademii Cesarskiej, późniejszej Akademii Medyko-Chirurgicznej w Petersburgu, to jest już dosyć znanym lekarzem, choć wykłada nadal tam fizjologię i inne przedmioty, ale staje się dyrektorem drugiego szpitala wojsk lądowych Imperialnej Armii Rosyjskiej. No, ale jest to również właśnie wziętym położnikiem o prywatnym, że tak powiem, z prywatną praktyką. W Akademii poznaje w ogóle no, takie gwiazdy ówczesnej nauki Imperium Rosyjskiego, jak Nikołaj Pirogow, którego tu widzimy. On zaczął pracę w Akademii w tym samym czasie, w którym zaczął pracę Mianowski. Ale byli tam też inni, już nie chcę ich wymieniać, Sieczenow na przykład, psycholog, oczywiście Pawłow później też będzie, natomiast byli też tak znani ludzie jak Aleksander Borodin, który był chemikiem, jak wiemy, i który stworzył później potężną gromadkę, czyli ten, że tak powiem, grupę kompozytorów rosyjskich. Także to była taka elita. Pracowali oczywiście w Akademii również lekarze Polacy, wśród nich było przynajmniej 2 czy 3 takich wziętych lekarzy petersburskich. Gdyby tylko to, jego kariera nie wyglądałaby tak rewelacyjnie, jak ona wyglądała.
Mianowicie już w latach 40. został poproszony przez tą panią, którą widzicie Państwo na obrazie, mianowicie Marię Nikołajewnę, hrabinę leuchtenberską, która dowiedziawszy się, że była w tym czasie w ciąży, która dowiedziawszy się, że Mianowski jest takim dobrym pediatrą i dobrym właśnie położnikiem, zaczęła go brać na wszystkie swoje wyjazdy. I on w tym czasie, kiedy ta czwórka dzieci, którą Państwo widzicie tutaj na portrecie, na obrazie, rodziła się, to on przez cały ten czas, zwłaszcza w czasie wyjazdów zagranicznych, Wielkiej Księżnej towarzyszył. Skutkiem czego miał niesamowite koneksje na dworze cesarskim. I co było tego efektem? No, że każdy Polak, który trafiał do Petersburga, żeby coś załatwić w sprawie swojego majątku, w sprawie, no nie wiem, na przykład zesłania swojej rodziny i tak dalej, to szedł, starał się znaleźć protekcję, żeby dotrzeć do tych najwyższych urzędników, do ministrów i tak dalej. I praktyką było, że właściwie żaden z Polaków nie chciał interweniować. Uważano, że w ogóle polscy urzędnicy w Petersburgu uważali, że pomoc rodakom może spowodować poważne problemy dla nich i w związku z tym odmawiali. Były tylko dwie osoby, które nie odmawiały tej pomocy. Jedną z nich był właśnie Józef Mianowski, a drugą był Stanisław Kierbeć. Stanisław Kierbeć, inżynier, też profesor oczywiście Akademii Technicznej, budujący mosty w całym imperium, przyjaciel zresztą Mianowskiego. Tu jeszcze jeden portret Wielkiej Księżny Marii Nikołajewny. Dodajmy dla osób, że to była córka Mikołaja I i siostra Aleksandra II. Także kariera Mianowskiego była rewelacyjna. Gdzie on mieszkał w Petersburgu? On mieszkał niedaleko tego soboru, to jest Nikołajewski Sobor, Marskoi Sobor tak zwany. On istnieje do dzisiaj i wtedy ta ulica się nazywała, już w tej chwili wyleciało w książce, jest to napisane, a teraz jest, tam się zaczyna ulica Glinki. Także w tej chwili to jest ulica Glinki, a wtedy to była ulica Nikołajewska, która w tej chwili się znajduje poza centrum Petersburga. Także wyliczyłem nawet, że on idąc z tej Nikołajewskiej, czyli Glinki na początku, żeby dotrzeć do Akademii Medycznej, która była po wyborskiej stronie, musiał iść około 40 minut pieszo, bo to był taki dystans mniej więcej. A to jest jeszcze inna pocztówka petersburska pokazująca plac teatralny i pomnik Glinki. Odchodzi na emeryturę w 1860 roku i wyjeżdża do Włoch. Formalnie nie zrywa kontaktu z Rosją ani z swymi pacjentami w Petersburgu, ale udaje się na migrację. Początkowo mieszka w Rzymie, pod Rzymem, w Albano. No i w tym czasie, aha, jeszcze dodajmy, że prawdopodobnie z dwa lata wcześniej żeni się po raz drugi, to jest prawdopodobnie około roku 56-58 i żeni się z Nadjeżdżą Haller. Nadjeżdża Haller jest prawosławnego wyznania. To też jest córka lekarza pochodzącego z guberni nadbałtyckich. No, ona była bardzo religijna i w ogóle jest cała dyskusja na temat tego, czy Nadjeżdża Haller była prawosławna. Wedle źródeł rosyjskich ona była prawosławna, natomiast gdy osiedli we Włoszech już w 69-70 roku, to ona moim zdaniem prawdopodobnie konwertowała na katolicyzm, bo tam nie było prawosławnych cerkwi. I na pomniku, o czym jeszcze powiem, Mianowskiego podpisała się Marianian Nadzieja, czyli konwertując na chrześcijaństwo łacińskie, przyjęła imię Maria. No i cóż, wydawałoby się, że on zostanie już w tych Włochach, w Italii Słonecznej, a tu dostaje list między innymi od Krzywickiego, który jest w tym czasie ministrem czy też dyrektorem Komisji Wyznań Religijnych, później od Aleksandra Wielopolskiego, który staje się namiestnikiem królestwa. I oni proponują mu objęcie posady rektora nowo tworzonej Warszawskiej Szkoły Głównej. I tu parę pocztówek z Warszawy tego czasu. Jak Państwo widzicie, Warszawa się niewiele zmieniła. To jest tak, jak właściwie wtedy w XIX wieku i dzisiaj to jest ten sam prawie widok. Tu jest kościół garnizonowy, obecnie też kościół garnizonowy, tylko w czasach rosyjskich to był kościół prawosławny.
a pierwotnie był oczywiście katolicki, a teraz powrotem jest katolicki. Plac wygląda podobnie, tu jest pomnik Powstania Warszawskiego. To jest ulica Miodowa. Tutaj inne ujęcie, to jest z Placu Zamkowego na kolumnę Zygmunta, Kościół Świętej Anny i dzwonnicę, to też się prawie nie zmieniło. To są ruchome schody teraz. No wtedy oczywiście nie było tunelu tutaj pod tym, tylko od razu stąd z placu jechało się wiaduktem Pancera na most Kierbedzie, a na Prawie. To parę obrazków Warszawy, żeby przypomnieć, jak ta Warszawa wtedy wyglądała. I powstaje Szkoła Główna, czyli uniwersytet. Jest to uniwersytet czterowydziałowy, składa się z Wydziału Filologiczno-Historycznego, Prawno-Administracyjnego, Lekarskiego oraz Matematyczno-Fizycznego. I to są cztery dziekani, pierwsi dziekani, już nie będę wymieniał po kolei. I tu jest nasz Mianowski, jeszcze jego zdjęcia i portrety pokażę. To jest budynek Szkoły Głównej na dawnej fotografii. Obecnie ten budynek istnieje, jest wyremontowany, dzisiaj jest tutaj archeologia. Tak ten budynek wygląda dzisiaj mniej więcej. To jest Pałac Kazimierzowski w Warszawie. To jest zdjęcie z okresu chyba jeszcze wojennego, powojennego, bo widzę w bardzo złym stanie. Ale pokażę, teraz tak to wygląda. To jest główny budynek Uniwersytetu Warszawskiego dla osób, które nie znają uniwersytetu. No, tu jest takie ujęcie ładne z perspektywy tegoż budynku. Teraz trwa remont w ogóle w Pałacu Kazimierzowskim, kolejny. No już w tym czasie, kiedy Mianowski tutaj ląduje, jest otwarta dawna biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, którą dzisiaj nazywamy Starym Buwem, Starą Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego. Ona jest otwarta w latach 50., 60., na przełomie 50., 60., czyli Mianowski już to prawdopodobnie mógł obserwować. Tu jeszcze zdjęcie z wnętrza. To się wszystko jest wyremontowane w tej chwili i tak wygląda, jak Państwo widzicie. Tylko funkcja się zmieniła, to już nie jest biblioteka, tylko to jest, że tak powiem, zespół sal wykładowych. Tak nasz Józef Mianowski wyglądał. W Warszawie on był strasznie popularny. Dlaczego tak się stało? No, przede wszystkim wygłosił piękną mowę, którą ja cytuję w całości w tej książce, mowę inauguracyjną, oficjalną. A pamiętajmy, jaki to był czas w Rosji. Początek lat 60. No to już mamy cara Aleksandra II, który zaczyna wprowadzać reformy liberalizujące. I wydaje się, że Mianowski po tym życiu w tym Petersburgu prawie 20 lat doskonale zdawał sobie sprawę, na ile on może sobie pozwolić na, że tak powiem, odwoływanie się do polskiego patriotyzmu i do polskiej tradycji kulturalnej, do polskich osiągnięć naukowych i tak dalej. I on tak zgrabnie tą mowę napisał, że nawet jak się ją dzisiaj czyta, to człowiek się dziwi, że w ogóle podczas rządów rosyjskich w Warszawie można było taką chwalbę, takie, prawda, dytyramby wygłaszać na temat osiągnięć nauki. Potem jest o wszystkim, jest o Koperniku oczywiście, jest o uniwersytetach, jest o słynnych uczonych. Wszystko jest bardzo podane w eleganckiej formie i bardzo takiej patriotycznej. I w ogóle tam padają zdania, że zawsze Rzeczpospolita była kagankiem niesienia oświaty europejskiej. Tak jest tego typu sformułowania. No, gdyby to było, powiedzmy, powiedziane w latach 70., to na pewno by go aresztowali za to, ale na początku lat 60. mógł sobie na to pozwolić. Skutkiem tego przemówienia oraz jego charakteru, bo on przez wszystkich jest opisywany jako człowiek wyjątkowo dobrego serca, wyjątkowo wrażliwy na krzywdę, i mimo, że jest konserwatystą, jest bardzo głęboko wierzący, ma przyjaciół wśród biskupów katolickich, wśród arystokracji, wśród wyższych sfer wojskowych i arystokracji rosyjskiej również, tej takiej naprawdę rodowej, to jest on uważany za człowieka troskliwego, pochylającego się nad ubogimi. I tworzy się pomału przez te 7 lat mit tego Mianowskiego, że on jest właściwie takim no niebywale dobrym człowiekiem. Jest lekarzem, który jest bardzo dobrym. Oczywiście jako o wykładowcy na Wydziale Lekarskim wypowiadano się bardzo negatywnie, ale na wszystkich innych wydziałach rektor był uwielbiany. Uważano w Warszawie, że
Szkoła Główna, a tu pamiętajmy, że to są lata powstania styczniowego 1863-1864, wszyscy byli przekonani, że Szkoła Główna zostanie zlikwidowana, tak jak się działo zawsze, no jak się stało na przykład z Uniwersytetem Warszawskim w 1831 roku. Po klęsce powstania listopadowego uniwersytet został zlikwidowany. Tymczasem udało mu się przetrwać. I wiemy na pewno, że Fiodor Berg, który był w tym czasie namiestnikiem królestwa, starał się zamknąć Szkołę Główną, ale Mianowski go przekonał, żeby on najpierw zasięgnął radę, czy cesarz to akceptuje. No i on zasięgnął tej rady i cesarz powiedział, że skoro młodzież nie wzięła udziału w powstaniu, to możemy tą szkołę zostawić. To nie jest do końca prawda, dlatego że część tych studentów Szkoły Głównej wzięła udział w powstaniu, tylko że Mianowski oraz cała administracja szkoły tak to dokładnie ukrywali, że właściwie nie było śladu. Mało tego, bardzo zgrabnie rozpowszechniono plotkę, że studenci od powstania się odżegnują i nie chcą w nim uczestniczyć. I ta plotka była tak skutecznie sprzedawana, popularyzowana, że nawet w Paryżu można było ją usłyszeć. To oczywiście dotarło do odpowiednich uszu policyjnych i w środowisku rosyjskim. Także udało mu się uchronić tą szkołę, ale nie miejmy złudzeń. Rosja już w tym czasie chciała to wszystko zrobić, że tak powiem, zrusyfikować. I zamiar zmiany tej szkoły z polskiej na rosyjską był już na początku lat 60., tylko z wielu względów, o których piszę w tej książce, w tym czasie z tego zrezygnowano. Natomiast powróciła kwestia w roku 68-69, kiedy Mianowski starał się, między innymi on, o to, żeby przekształcić Szkołę Główną w pełnowydziałowy cesarski uniwersytet rosyjski. No i udało się. Szkoła Główna została w 870 roku przekształcona w pełnowydziałowy cesarski uniwersytet rosyjski, tylko że już nie z wykładowym językiem polskim, a z wykładowym językiem rosyjskim. I dodajmy, że w kolejnych latach, a najtrudniejsze będą lata 80., kiedy tutaj kuratorem będzie Aleksander Apuchtin, a namiestnikiem będzie Osip Churko, kiedy tu będą się działy makabryczne rzeczy, no będą oczywiście strajki studentów, będą no, najróżniejsze interwencje już żandarmerii i policji, wtedy już ochrana się pojawia w latach 80., no, ale to już nie będzie dotyczyło naszego bohatera. Mianowski słowem w sumie osiągnął sukces, że przekształcono Szkołę Główną w Uniwersytet Imperatorski, ale niestety był to Uniwersytet Rosyjski. On oczywiście znał bardzo dobrze rosyjski i powiedzmy sobie szczerze, no mógłby zostać na tym uniwersytecie. Na pewno nie mógł zostać jako rektor, bo w nowych statutach uniwersytetów rosyjskich rektor musiał być Rosjaninem. Niemniej na pewno mógł zostać jako profesor, gdyby chciał. No ale on nie chciał, dlatego że sam musiałby likwidować no, wszystko to, co było tą Szkołą Główną. A przypomnijmy, że Polakom, polskim wykładowcom, a prawie właściwie 90% byli Polacy w Szkole Głównej wykładowcami, dano trzyletni okres przygotowania się do wykładania w języku rosyjskim. I trzeba powiedzieć, spośród tych profesorów Szkoły Głównej, no kilku znało dobrze rosyjski na czele z Mianowskim, ale reszta dosyć podle albo wcale. W związku z tym niektórzy, w niektórych dziedzinach, jak na przykład Józef Hałasiński w medycynie, lekarz, mógł wykładać po łacinie i to im dawało pewną szansę. Ale generalnie wszyscy, prawie wszyscy musieli odejść. Także sytuacja w późniejszym uniwersytecie już rosyjskim była taka, że Polaków było bardzo mało. Na stanowiskach profesorskich właściwie do odejścia Rosjan z Warszawy, to był rok 1915, utrzymał się tylko jeden profesor i to był Teodor Wierzbowski, slawista, który oczywiście był perfekcyjny we wszystkich językach słowiańskich i historyk też. I to był jedyny profesor, który dotrwał do wyprowadzki Rosjan z Warszawy w 1915 roku. No to jeszcze warto dopowiedzieć, że w tym czasie ten uniwersytet został w całości przetransportowany do Rostowa nad Donem, skądinąd z danego miejsca. I Uniwersytet w Rostowie nad Donem Federacji Rosyjskiej do dzisiaj szczyci się, prawda, że został założony w roku 1816, prawda, czy 17, i przyznaje się do tej tradycji Uniwersytetu Warszawskiego. Mianowski znów wyjeżdża do Włoch, ale tym razem osiedla się w Senigali nad Adriatykiem. To jest miasto
niedaleko Ancony. Takie miasto turystyczne, wypoczynkowe, maleńkie. Buduje tam dom niedaleko starówki. Obok tego swojej willi buduje willę drugą dla swojego przyjaciela, inżyniera Stanisława Kierbedzia. No i osiada tam. I będzie w tej Senigali żył aż do końca, ale będzie również podróżował. Będzie podróżował i do Warszawy, i będzie podróżował też do Petersburga. I w Petersburgu, jak sądzę, jeszcze miał jakieś tam kontakty z pacjentkami swoimi, głównie z tych arystokratycznych rodzin, być może dziećmi ich już w tym czasie albo wnuczkami, ale to już była taka końcówka. A w Warszawie, jak przyjeżdżał, to zanotowano tylko, to tak pamiętnikarze zanotowali, że był po prostu smutny. Był smutny, był nadal taki uprzejmy jak dawniej, elegancki, bo to był bardzo dobrze wychowany dżentelmen. Natomiast był po prostu smutny i to by się objawiało. Gdy zmarł w Senigali, żona jego, właśnie ta Nadjeżda Haller-Mianowska, wystawiła mu, chyba to jest do dzisiaj w Senigali największy grobowiec, który jest na cmentarzu, jak się wejdzie na cmentarz, chyba po lewej stronie, jak się idzie w stronę kościoła. Ja to wziąłem z internetu, w związku z tym nie byłem tam niestety. I to jest front tego grobowca po lewej, a z tyłu jest tablica w języku łacińskim, która w książce jest przetłumaczona, ale co tu jest między innymi napisane, że tu pochowany jest Józef Mianowski, narodowości polskiej, mąż, człowiek szlachetny, lekarz, klinicysta i tak dalej, członek tam rad imperatorskich, medycznych i tak dalej. Przez całe życie katolicyzm bardzo wspierał, żył, że tak powiem, bogobojnie, troszczył się o bliźnich i tak dalej, i zmarł w Senigali, prawda, tu jest data, a podpisała się właśnie, to mówię, że przeszła na katolicyzm, Maria Nadzieja Mianowska. Tu jest napisane Maria Nadzieja Mianowska, grobowiec ten wystawiła. Także prawdopodobnie żona jego, będąc te ostatnie lata od 69, no 10 lat, no ona jeszcze pożyła dłużej pewnie niż Mianowski, no ona konwertowała na katolicyzm. Także te rzeczy są bardziej szczegółowo, niż to Państwu opowiadam, w tej książce opowiedziane. I właściwie takim głównym pytaniem, które jest dla mnie osobiście najciekawsze, to jest takie. Mianowicie Mianowski był w gruncie rzeczy takim lojalistą. Był człowiekiem, który był konserwatystą, jak powiedziałem, który miał poglądy bardzo tradycyjne. Ale zgodnie z tymi koncepcjami lojalistycznymi, czy też trójlojalistycznymi, oto we wszystkich zaborach dawnej Rzeczpospolitej takie koncepty funkcjonowały, uważał, że trzeba się dostosować do warunków i polityki państwa, w którym się mieszka. W związku z tym większość jego przyjaciół, tych romantycznych poetów, o których wspomniałem na początku, oni wszyscy prawie znaleźli się na emigracji, większość w Paryżu. On ich do końca życia wspierał finansowo, między innymi Seweryna Goszczyńskiego. Seweryn Goszczyński to chyba najwybitniejszy w ogóle poeta z tego grona, ponieważ autor Zamku Kanioskiego i paru innych, chociaż Grabowski też. To są wszystko poezje, które dotyczą Ukrainy, także i to są piękne opisy Ukrainy, które ja tam częściowo staram się w tej książce w niektórych momentach cytować, żeby oddać klimat tej epoki romantycznej, która była bardzo taka górnolotna, uwznioślona, uduchowiona i właściwie bycie takim twardo chodzącym po ziemi lekarzem wśród uduchowionych, że tak powiem, przyjaciół, którzy za wszelką cenę chcieli walczyć z Imperium Rosyjskim i je zniszczyć, to było dość dziwne zjawisko. I teraz w Warszawie w tym czasie bohaterem numer jeden został nie kto inny, tylko Romuald Traugut, czyli dyktator powstania styczniowego, stracony na stokach Cytadeli Aleksandryjskiej w 1864 roku. Notabene jego grób znajduje się nieopodal mojego mieszkania, także to jest 5 minut do tego miejsca. Tam jest krzyż, taka mała górka, bo jego tam stracono z czterema
jeszcze towarzyszami, którzy byli też we władzach powstania styczniowego. Czyli takim klasycznym typem bohatera jest Romuald Traugut, czyli człowiek, który walczył z Rosją i poległ za to. Poległ, prawda, to był oczywiście oficer rosyjski, powiedzmy sobie szczerze, to nie, bo innej armii w tym czasie nie było, tylko rosyjska. No, został stracony. Ale drugim takim człowiekiem, który w Warszawie miał taki nimb właśnie dobroci i w ogóle tak najlepsze, jak gdyby najlepszych tradycji, jest właśnie Mianowski. I te dwie postacie zupełnie do siebie nie pasują, bo Traugut jest postacią takiego, powiedzmy, bojownika, który odda życie za sprawę, za niepodległość Polski i wolność Polaków. I ten Mianowski, który postępuje zupełnie inaczej, który oczywiście pomaga, jak może, i finansowo, i jako lekarz, i przez protekcję i wpływy, ale nigdy w życiu żadnej broni w ręku nie miał. I na ogół, jak mamy tego typu zestawienia w polskiej historii społecznej, to wygrywa ten bohater, który ginie z bronią w ręku. A ten, który jest, powiedzmy, takim pozytywistycznym bohaterem, ten przegrywa. Tymczasem oczywiście on jest trochę zapomniany, jak powiedziałem na początku, ale to dopiero teraz tak to jest. Natomiast w XIX wieku, mówię o drugiej połowie XIX wieku, na początku wieku XX, to Mianowski był traktowany prawie tak samo jak Traugut. Choć właśnie, jak mówię, leczył córkę Mikołaja I i siostra cara Aleksandra II i miał przyjaciół wśród arystokracji rosyjskiej, powiedzmy sobie szczerze. Także to jest bardzo ciekawy przypadek, który właściwie, bo takie pytanie dość istotne z punktu widzenia polskiej historiografii jest, czy można w Polsce być osobą, która ma poglądy rusofilskie, prawda? I właściwie na 90, na 100% tego typu pytań, prawdopodobnie na 98 każdy by odpowiedział, że to jest niemożliwe. Już nie mówię o sytuacji dzisiejszej, kiedy to już będzie w ogóle już zupełne wariactwo po tej rozpoczęciu tej okrutnej wojny przez Rosję. W każdym razie, no, Mianowski jest jednym z nielicznych przykładów. Jeszcze jest taka trzecia postać, z którą warto go porównać, Aleksander Wielopolski. To jest człowiek, który miał bardzo podobne poglądy jak Mianowski. To oczywiście arystokrata, margrabia. To jest ten człowiek, któremu Aleksander II polecił reformowanie Królestwa Polskiego. I on wyszedł z założenia, że trzeba wykorzystać te swobody, jakie car daje, żeby odzyskać autonomię, przywrócić język polski w szkołach, stąd ta szkoła główna powstaje. Czyli intencje jego były identyczne, powiedzmy, zbliżone jak Mianowskiego. Natomiast sam Wielopolski jest znienawidzony. Jest znienawidzony. Dlaczego? No, z powodu jednej rzeczy, mianowicie do niego dotarły informacje, że szykuje się powstanie, wybuch powstania. Pamiętajcie, że na północ od Warszawy są olbrzymie lasy zwane Puszczą Kampinoską, kiedyś nawet większe niż dziś. I on, aby uniknąć wybuchu powstania w Warszawie, zarządził w dzień przed tym spodziewaną datą wybuchu brankę młodych ludzi do wojska. Skutki były takie, że wszyscy ci młodzi ludzie uciekli, większość z nich uciekła oczywiście do Kampinosu, ale także w inne miejsca i powstanie wybuchło i zaczęła się kolejna wojna polsko-rosyjska. I mało tego, Wielopolski był zaprzyjaźniony, może nie zaprzyjaźniony, ale w bliskich relacjach z Józefem Mianowskim. Także dwóch podobnych ludzi, jeden uznany de facto za zdrajcę, mówię o Wielopolskim, a Mianowski uznany za człowieka dobrego, za patriotę. Może jeszcze na koniec powiem jedną rzecz, mianowicie cała ta generacja młodzieży, która wykształciła się w Szkole Głównej Warszawskiej, to jest tak zwane pokolenie Szkoły Głównej. Kim są ci ludzie? Kim byli ci ludzie? To byli tacy ludzie, o których nazwiska na pewno wszyscy znamy. Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, czyli Aleksander Głowacki, Aleksander Świętochowski i tak plus jeszcze wielu, wielu, wielu innych. Czyli mamy do czynienia z pokoleniem tak zwanych, głównym tym pokoleniem pozytywizmu warszawskiego. To wszystko byli ludzie, którzy zdali sobie sprawę po upadku powstania styczniowego, że bronią z Rosją nie zwyciężymy i musimy w związku z tym zacząć jakąś pracę i to powinna być głównie praca kształcenia ludu
I to jest wtedy właśnie, to jest główne hasło pozytywizmu, że idziemy w lud i będziemy uczyć dzieci chłopskie czytać, pisać, żeby podnieść ich poziom świadomości. I, no bo jak wiecie Państwo, w czasie powstania styczniowego, to też jest warto przypomnieć, chłopi polscy, ponieważ była nagroda za złapanego każdego powstańca, skutecznie wyłapywali tych powstańców i oddawali w ręce carskiej żandarmerii. Także późniejsze około 2 dekady będą trwały, lata 60., 70., nawet 3 dekady, 70., 80., będzie okres tak zwanej pracy organicznej, brak czynu zbrojnego i dopiero takie nowoczesne ugrupowania polityczne pojawią się w latach 90., kiedy powstanie Polska Partia Socjalistyczna i inne ugrupowania. A Mianowski będzie czczony bardzo, póki będą żyli wychowankowie szkoły głównej, a oni będą pomału umierać tak mniej więcej do początku I wojny światowej. I właściwie ta legenda jego, jako tego najważniejszego rektora w szkół warszawskich i najważniejszego profesora w Warszawie, ona zaniknie. Ona zanikać zacznie prawdopodobnie już w okresie międzywojennym, chociaż jak wspomniałem, kasa Mianowskiego będzie o tym stale przypominała. I to chyba byłoby na tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. I w takim razie, szanowni koledzy, zapraszam do tego, żeby były ogłoszone pytania, a możliwe jakieś refleksje do naszego gościa po takim bardzo cudownym wykładzie. Panie Władysławie, pan pozwoli? Tak, oczywiście, zapraszam, panie profesorze. Panie profesorze, bardzo dziękuję za wykład. Naprawdę to praca wieloletnia, dużo pan pracował nad tej monografii, nad tej postacią Józefa Mianowskiego. Znam kilka publikacji pana, artykułów na temat Mianowskiego i obo świecie na terenach ukraińskich. Mam takie pytanie. Jak pan widzi, z pana punktu widzenia, te studii w szkole humanistycznej, які мали вплив на погляди Йозефа Мяновського? Бо, очевидно, часть вихованців школи базилянської в Хуманію, то є, очевидно, представники школи української і польської літератури. Mm-hmm. Рівніш є такі особи, які вальчили проти імперіум російським. От варто. І в різних таких організаціях польських патріотичних були. А як те студії в школі в Хуманію вплинули на постать Йозефа Мяновського? Дякую дуже. No, musimy sobie jak gdyby wyobrazić, jak taka szkoła wyglądała. Bo na początku wieku oczywiście XIX. Jak powiedziałem, skończył ją w 1822 roku. Otóż tam był niebywały rygor. Pamiętajmy, że to zakonnicy prowadzili tą szkołę. Mimo, że to była szkoła grecko-katolicka, powiedzmy unicka, prawda, ale tam młodzież była katolicka, grekokatolicka, podejrzewam, że i prawosławni byli, chociaż pewnie to było nie za bardzo zgodnie z prawem. Byli. Ale byli na pewno, dlatego że to było mieszane towarzystwo, no w Humaniów zwłaszcza. W każdym razie, do czego zmierzam? Ci profesorowie, którzy byli też zakonnikami, bardzo ściśle przestrzegali przepisów obowiązujących rosyjskich. Więc tam oczywiście zaczynały się lekcje od modlitwy za cesarza, wszystkie obchodzono, wszystkie święta, prawda, rodziny carskiej. Chodzili nawet katolicy na nabożeństwa do cerkwi, tak samo, prawda. Normalnie chodzili do kościoła, ale przy uroczystych to chodzili do cerkwi, to było obowiązkowe. Także nadzór nad nimi był bardzo ścisły. Część z nich mieszkała na stancjach, większość z nich mieszkała na stancjach, bo część mieszkała w konwencie, tam gdzie bazylianie, gdzie była ta szkoła. Ale część mieszkała na stancjach i znalazłem, gdzie mieszkali. Mieszkali w prywatnych domach na przedmieściu Humania, które nazywało się Turek. Nie wiem, czy Turek jeszcze jest w Humaniu. Ну так, там на тим осідлю ж є будинок університету і академік.
Faktycznie tak. No właśnie. No wtedy to jeszcze było jak gdyby inaczej, bo to dawne czasy. W każdym razie, czyli byli bardzo ściśle nadzorowani. I tam była taka sytuacja, którą ja opisuję, że oni założyli takie kółko samokształcenia i co oni zamawiali? No zamawiali rosyjskie gazety, warszawskie gazety, starali się je czytać, jak pisać jakieś, że tak powiem, własne rozprawy na ten temat. W ogóle większość z nich już tworzyła poezję i niektórzy mieli w tym czasie debiuty literackie. Czyli ja mówię o latach mniej więcej 1818-1920, na przykład Michał Grabowski. Wszyscy z Kijowszczyzny. I była sytuacja taka, że to zostało wykryte, a najwięcej, oczywiście najbardziej rozrabiał Seweryn Goszczyński, który w ogóle chciał założyć jakąś organizację o charakterze politycznym. To wyszło, skutkiem czego Goszczyński chyba rok przed maturą został relegowany ze szkoły i on jej nie skończył. Natomiast jakoś to się udało uspokoić względem tych pozostałych chłopaków i im się udało skończyć i wszyscy skończyli z wyróżnieniem. Także, natomiast jeśli chodzi o sam program nauczania, no to był taki program dokładnie chyba jak w XVIII wieku w I Rzeczpospolitej. Były strasznie rozbudowane języki nowożytne. Uczyli się francuskiego, niemieckiego, oczywiście polskiego, rosyjskiego, łaciny. Greka albo była, albo nie, bo to zależy w jakim okresie. To są te klasyczne języki nowożytne. Czyli był olbrzymi nacisk na języki. To, co się zresztą przyda później, bo francuski będzie de facto drugim językiem Mianowskiego, oprócz rosyjskiego, plus historia i to, co się tam nazywało sławiesność i tak dalej, czyli to wszystko, co było już później, też dominowało szkolnictwo rosyjskie. Także głównie nacisk, też ma nauki przyrodnicze. Także szkoła od strony naukowej, moim zdaniem, była na bardzo wysokim poziomie i to podkreślają na przykład pamiętnikarze, że za taką najsłynniejszą szkołę na Ukrainie uważany był Krzemieniec, prawda? I to był taki numer jeden. I Krzemieniec, a Krzemieńczanie, to było 8-letnie liceum, nosili się, że tak powiem, z góry. Ale Tadeusz Bobrowski, który napisał takie dwutomowe wspomnienia, bardzo szczegółowe i interesujące, napisał, że nawet Henryk Rzewuski, który był ultrakonserwatystą, taki magnat też stamtąd, pisał, że wcale nie, bo ci uczniowie z Humania to albo byli wcale nie gorsi, albo i lepsi od tych Krzemieńczan, tylko nie zadzierali nosa, tak jak ci Krzemieńczanie. Czyli poziom szkoły był chyba bardzo, bardzo solidny. Natomiast oczywiście, ponieważ to było Wazylianie po polsku, to się wszystko skończy wraz z likwidacją Unii w 1839, czyli ta szkoła będzie zlikwidowana. Ona była zlikwidowana wcześniej, od razu zamykano studia. Od razu po powstaniu listopadowym. W 1934 roku, 5 marca, była zlikwidowana i klasztor, i szkoła. No bardzo tak, bo ja nawet o tym pisałem kiedyś w tych kresach, tylko teraz już nie pamiętam. Bo tam była wtedy epidemia cholery i zamknięto wszystkie szkoły na Ukrainie z powodu epidemii cholery, a później otworzono i natychmiast większość ich zamknięto. Także wpływ tej szkoły chyba był przyzwoity. No szkoła musiała być niezła, skoro później takie kariery tych młodych ludzi, prawda? No to jednak świadczy doskonale o tej szkole. Ale panie profesorze, jeśli jeden się był. Józef Mianowski był bliski do Gościńskiego, do tej grupy szkoły ukraińskiej, bardzo blisko. I właśnie mam pytanie na ten temat. Dlaczego jedni stali takimi bardziej radykalnymi, a on został konserwatywny? Znaczy, jest pytanie banalne. Jak to pana wizja? Jak to pan na to patrzy? Są moim zdaniem możliwe dwie odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź jest taka, że on charakterologicznie nie nadawał się do jakichkolwiek działań konspiracyjnych. No są tacy ludzie. On był bardzo szczery, prawdomówny i ta cała wpadka w tej szkole to wynikała z tego, że on przełożonemu powiedział w ogóle po prostu, że takie stowarzyszenie tutaj chłopcy chcą zorganizować i skutkiem tego Goszczyński wyleciał ze szkoły. Także przez głupotę albo przez zbytnią, że tak powiem, ufność. Ale druga jest odpowiedź, moim zdaniem bardziej ona jest uzasadniona.
Gdy popatrzymy na status materialny Mianowskiego, którego ojciec był zarządcą majątku, a Grabowskich czy Zaleskich, to wie pan, to było niebo a ziemia. Oni niby byli z tej samej klasy, wie pan, w sensie społecznej. Tylko prawda jest taka, że tamci mieli pieniędzy, bo tam były majątki prywatne duże, a Mianowski żył z pensji, którą ojciec zarabiał, czyli całe studia kończył mając stypendium rządowe rosyjskie, a w Humaniu też mu się wiodło dobrze, dlatego że on, znaczy on musiał mieć bardzo dobre wyniki, żeby mieć jakieś, że tak powiem, nagrody, które pomagały mu przetrwać w tej szkole finansową. Także bardzo taka dość, no być może krzywdząca dla niego jest odpowiedź, że musiał bardzo się starać, żeby mieć środki na ukończenie tej edukacji. I w związku z tym doskonale sobie zdawał sprawę, że jeżeli coś by przeskrobał, to natychmiast koniec jego dalszej kariery. Dziękuję bardzo. Dobra, dziękuję bardzo. Tak, pani Izabela Karczewna, zapraszam. Tak, to ja. Dzień dobry. Dziękuję za wykład. Właśnie miałam pytanie. Powiedział pan przed chwilą, że Mianowski cieszył się reputacją takiej bardzo, bardzo dobrej osoby, bardzo, bardzo pozytywnej wśród Polaków. Właśnie chciałam zapytać, czy ta opinia, czy ta reputacja Mianowskiego zmieniła się przez lata? Co było później? Z kogo właśnie później uważano Mianowskiego? Znaczy tu musimy chyba rozszerzyć to muszę, że o jego uważano za bardzo dobrego i przyzwoitego człowieka, nie tylko Polacy. Bo ja tu może za mało na to nacisnąłem, to nie jest dobry moment w tej chwili, że tak powiem, jak Rosjanie mordują ludzi na Ukrainie, ale powiedzmy sobie szczerze, to trzeba powiedzieć, że Mianowski był bardzo lubiany przez Rosjan. A miał takie wejścia wśród tej arystokracji w Petersburgu, że no mało który Rosjanin miał takie kontakty. No jak on leczył córkę Mikołaja I, prawda, i pilnował urodzenia przez nią kolejnych dzieci, to on rzeczywiście był tak, znając relacje w Rosji, jakie są, prawda, nie trzeba być generałem wtedy, nie trzeba było być generałem, żeby mieć wpływy, tylko jak się miało dostęp do cara, to się miało jak gdyby inną pozycję, ponieważ wszyscy o tym wiedzieli. On tego nie wykorzystywał nigdy dla siebie, bo w ogóle mamy wspomnienia, że on nigdy dla siebie o nic nie prosił. Natomiast bardzo mamy dużo świadectw, że wielu Polakom starał się pomóc. Nie zawsze się to udało, bo wielu z nich wylądowało na Syberii i tak, ale starał się. Czyli ten jego mit dobrego człowieka, on właściwie został do dzisiaj. On tylko został zapomniany, bo sam Mianowski został zapomniany. Teraz jak ja go odgrzebuję z tych starych źródeł, to właściwie no, to jest główna rzecz, która się rzuca w oczy. Ja nawet do tego stopnia uznałem, że to jest jak gdyby cecha charakteru, która jest związana z miejscem jego urodzenia, z tą Śmiłą i z Humańszczyzną i Kijowszczyzną. Mianowicie, że ci Polacy, co tam mieszkali, to byli tacy właśnie ludzie, nieco inni niż Polacy, którzy mieszkali na etnicznie polskich terytoriach. Czyli bardziej byli tacy otwarci, bardziej szczerzy. No, to bardzo wielu ludzi z etnicznej Polski dostrzegało i w XIX wieku, i w XX, że taki Polak etniczny z Mazowsza na przykład, tu gdzie ja jestem w tej chwili, to jest taki przebiegły, to będzie kombinował, on ci z jednej strony będzie uśmiechnięty, rękę poda, a później jak się odwrócisz, to ci nogę podstawi. Tego nie zrobiłby nikt, kto jest z Ukrainy, prawda? Taka mitologia jest w Polsce. I to samo z Litwą zresztą, że jak to jest Polak z Litwy, no to jest uczciwy. No to zresztą to mogę anegdotę powiedzieć. Ja jeździłem jeszcze teraz, rzadko jeżdżę na narty na Podhale do Zakopanego i poszedłem tam do kościoła w niedzielę na Wielkanoc, a proboszcz mówi takie coś. Wyobraźcie sobie państwo, sprzed figury papieża Jana Pawła II ukradli nam świece. To na pewno te cepry zrobiły z Warszawy, bo żaden góral przyzwoity by nawet nie dotknął tego. Także to jeszcze do dzisiaj jest, że prawda, warszawiacy kradną, bo są fałszywi, a górale są w porządku. Także taka mitologia to już była w XIX wieku i to właściwie tłumaczy odbiór Mianowskiego, no, że on był właśnie takim sentymentalny, bo jeszcze o tym nie powiedziałem, że on jak się wzruszał, to zaraz płakał.
Także a płakał nie tylko na przykład, jak dzieci były nienakarmione i jakieś poznał, więc takie sytuacje codzienne, czy jakieś tam żebrające dzieci. Także był takim człowiekiem wrażliwym. No i to się mu pamięta. Także nie wiem, czy odpowiedziałem na pani pytanie, ale... Tak, dziękuję bardzo. Jest takim trochę mastodontem, takim zabytkiem człowieka z innej epoki, wychowanym w innych obyczajach, z takim szacunkiem do kobiet. Taki bohater bajeczny, powiedzmy. Taki trochę bajeczny. A w ogóle wszyscy o nim pisali, że on miał taki styl, był dystansujący się, ale jednocześnie przemiły. Do wszystkich starał się mówić na ty, jak był starszy. Natomiast jak się zdenerwował na kogoś, to wtedy przechodził na proszę pana. Także to była też taka cecha jego charakteru. Także no taki zabytek troszeczkę, no, zabytek pewnej epoki, no właściwie epoki romantyzmu. Żywy zabytek, żywa skamielina, o, taki dinozaur. Tylko już o tym nie pisałem, ponieważ takich ludzi w tym czasie było więcej oczywiście, wychowanych w tych romantycznych ideałach. Rozumiem. Dobra, dziękuję bardzo. A panie Izabelo, czy pani wszystko, czy jest jeszcze pytanie? Tak, to wszystko, dziękuję. Dobra, dziękuję. A ja bym w takim razie chciał zapytać pana następne. A pan powiedział, że był lojalista, był bliski i dobrze znany w kręgach arystokratii rosyjskiej, ale jednocześnie finansował emigrację w Paryżu. Emigrację, która... No tak. Znaczy ja, to chyba za dużo jest powiedziane, że finansował emigrację, ale większość tych jego przyjaciół na czele z Sewerynem Goszczyńskim, ale inni też, wylądowała ostatecznie we Francji, dlatego że gdyby byli w Rosji, no to by ich albo rozstrzelano czy powieszono, albo by ich wysłano gdzieś tam na Sachalin, czy wtedy to jeszcze na Syberię powiedzmy, gdzieś bliżej, koło Irkucka. No w każdym razie, w związku z tym większość z nich była na emigracji. Ci bogaci to jakoś sobie tam dawali radę, bo nie wszyscy mieli zabrane majątki, sekwestry, więc dostawali często od rodziny pieniądze. Ale byli tacy jak Seweryn Goszczyński, który właściwie utrzymywał się z tego, co napisał i co opublikował, i z tych honorariów za poezję. I jemu ciągle brakowało pieniędzy, więc ilekroć Mianowski był w Paryżu, to zawsze mu coś zostawiał, jeszcze mu wysyłał pieniądze, przekazy pieniężne do Paryża, też zarówno z Wilna, jak później z Petersburga, no i oczywiście z Włoch też. Także do końca właściwie wspierał tych najbliższych mu ludzi finansowo. Czy można mówić, że on wspierał emigrację? No wspierał po prostu swoich przyjaciół, którzy byli na emigracji. Po prostu tak. Dobra, ja to rozumiałem, ale mnie ciekawy taki moment. Była osoba publiczna, to oczywiście to, że nadaje jakieś pieniądze, podtrzymuje kontakty z tymi, kto jest na migracji, było widziane w trzecim wydziale Kancelarii Imperatorskiej, to chodzi o żandarmerii. No wiedziane albo nie, dlatego że niech pan pamięta, że ochrona powstaje dopiero na początku lat 80., jest trzeci oddział, ale ja sądzę, że on w ogóle to ukrywał. Czyli na przykład, jeżeli wysyłał jakieś pieniądze na przykład dla Goszczyńskiego, to wysyłał na ogół przez kogoś. To nie było tak, że on szedł na pocztę i wydawał jakiś tam przekaz pieniężny na nazwisko. Tylko jak ktoś jechał do Paryża, a pamiętajmy, że w tym czasie, to jest w okresie odwilży aleksandryjskiej, mówię o lata 50., 60., to no ale i wcześniej jeszcze za Mikołaja, no właściwie tylko w końcówkę lat 40. była blokada z wyjazdami, ale do 40. jakiegoś tam 6., 8. to było jeszcze, można było jeździć na zachód. Więc kto tam do tego Paryża jechał na początku lat 40., no to jemu się dawało, prawda, kopertkę i on to wiózł po prostu. I tak później robiliśmy w okresie komunizmu, również i ja tak robiłem. Także woziłem pieniądze po prostu w tylnej kieszeni dla znajomych w Londynie, których nawet nie deklarowałem, tylko po prostu przewoziłem nielegalnie, po czym spotykałem się w Londynie i dawałem im te pieniądze do ręki. A oni się już tam sami później jakoś dogadywali z tym, kto im to dawał, czy dotarło, czy nie. Także to na pewno to było poza oficjalnymi kanałami.
Bo jak on wyjeżdżał służbowo, na przykład studiować medycynę w Paryżu czy w innych miastach europejskich, to on oczywiście w tych sprawozdaniach nie pisał, że on się spotykał z kimś tam z emigracji. On pisał, że studiował profesora takiego i takiego i tam chodził na wykłady przez miesiąc czy dwa, prawda? Został członkiem towarzystwa takiego i takiego medycznego. Także to wszystko było przemilczane. Także to było ukrywane. Także ja sądzę, że on nie był w ogóle tchórzliwy, bo tam Goszczyński mu trochę zarzuca z czasów szkolnych, że on był tchórzem. Ale mi się wydaje, że on nie tyle był tchórzem, co po prostu był naiwny często i nieroztropny. Natomiast na pewno jednak był odważny. Zresztą mamy świadectwo również z okresu powstania styczniowego, bo on miał, że tak powiem, był łącznikiem prawdopodobnie, bo to Stefan Kieniewicz o tym pisał, między Stronnictwem Białych w czasie powstania styczniowego, a władzami rosyjskimi. I czyli chyba, kto w tym czasie był, to jeszcze chyba był Berg nawet chyba. W tym czasie, jak Berg zmarł, to następny. W każdym razie namiestnik Królestwa i on, a kim byli Biali? No Biali to byli ci konserwatyści, bo Traugut by należał, to był szefem Stronnictwa Czerwonych, czyli tego rewolucyjnego. A Biali to byli konserwatyści, którzy chcieli te powstanie przyhamować, żeby ono było bardziej takie no, konserwatywne, powiedzmy. No nie, też oczywiście chodziło o niepodległość, ale bardziej w formie konserwatywnej, a nie rewolucji społecznej. Także on musiał być odważnym człowiekiem, żeby się w coś takiego zaangażować. Bo to wie, groziło w każdej chwili no, jednak aresztowanie. A z drugiej strony musiał mieć zaufanie Rosjan też. Tak mi się wydaje. Dobre, dosyć. Dziękuję. To są tylko te rzeczy, które w ogóle można znaleźć w archiwach. Jak było w archiwach, jak było tak głębiej, no to trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, dlatego że innych źródeł, najwięcej źródeł o Mianowskim jest w Petersburgu, w tym archiwum historycznym. I tam, ale tam są służbowe i te dokumenty, z których dwa opublikowałem w tej książeczce. Dobrze, dziękuję. Czy jest jeszcze pytanie, Szanowni Państwo? Bardzo dziękuję. Pytanie tylko, kiedy można będę książkę odczytać? Byłoby dobrze. Wie Pan, jak ja nie zapomnę, to postaram się Panu wysłać. To gdzieś tam. Pan mieszka w Humaniu teraz, tak? Tak, stale w Humaniu. Stale w Humaniu, bo jakoś ja Pana z miejscem nie łączyłem, tylko z sytuacjami, w których Pana spotkałem. Jak, że tak powiem, zapytam w studium, jak to jest z tymi egzemplarzami, możliwe, że wyślemy Panu. Tylko teraz to ja nie wiem w ogóle, jak to jest z tą pocztą, prawda? Poczta pracuje, pracuje. Pracuje, tak? No to jak się uda, to wyślemy. A jak, nie, jak Pan nie dostanie, to niech Pan do mnie napisze. I przypomnij, to ja będę miał wtedy straszne wyrzuty sumienia i wtedy, że tak powiem, zrobię to, o czym zapomniałem. Dobrze, dziękuję. Nie będę pan mieć wyrzutów sumienia, że pana profesora tak po prostu wyprosił książkę? Ale co za, ja bym was państwa wszystkich obdarował tą książką, tylko to będzie, jest trudno zrobić online. Także... No tak, jest bardzo miło, że ktoś jest zainteresowany, bo powiem Państwu szczerze, że na razie to miałem jedną audycję radiową na temat tej książki. Wysłałem do Mówią Wieki, bo mi obiecali, że zrobią recenzję. To jest takie popularne pismo w Polsce historyczne. No ale takiego wielkiego show. Są ważniejsze rzeczy na świecie, jak na przykład wojna na Ukrainie. Także dlatego jest tak, jak jest. No. To jest trudny czas dla książek. A przepraszam, mam takie pytania. A z Mianowskim miałem kontakty z kimś z działaczy odrodzenia na Ukrainie? No, chodzi tam. No właśnie, ja piszę o tym na początku tej książki, że jedną osobę znał i to był na K, o Jezus, z tej naddnieprzańskiej inteligencji. Nie znał na pewno Szewczenki, nie znał, musiałem zerknąć, bo jeden z tych znanych, momencik, wezmę książkę, to od razu podam nazwisko, bo w tej chwili wyleciało mi. Kulicz? No, to Stomarow. Już przypomniałem.
Panteleimon Kulisz. Kulisz. Kulisz w tym czasie, w 62-64 czy 62-63, był w Warszawie urzędnikiem, nawet pisze tam, jakim był urzędnikiem, ale oczywiście carskim, i był bardzo zaprzyjaźniony z Polakami. I wszystkich znał, a też miał kontakty ultrakonserwatywne, bo znał jeszcze z Ukrainy biskupów katolickich, między innymi tego Felińskiego, który był później arcybiskupem warszawskim, i paru innych, bo wielu z nich z Ukrainy. Także oni mieli tych samych znajomych, przyjaciół. I więc moim zdaniem nie znalazłem żadnego źródła, że on z Panteleimonem Kuliszem się tam spotykał, ale musiał, bo to było małe miasto jednak wtedy i oni obydwaj byli w samym centrum wydarzeń, więc z Kuliszem musiał mieć kontakty. Problem z Mianowskim jest taki, że on sam nie zostawił żadnych źródeł. Są pojedyncze listy, natomiast dużo wspomnień o nich w materiałach pamiętnikarskich osób, które go znały. Także Panteleimon Kulisz na 100%, a pozostali, to powiem szczerze, że raczej nie. Bo tam była jeszcze różnica taka, jeśli chodzi o tą elitę ukraińską, gdzieś to tu jest, że tak, no Tarasa Szewczenko moim zdaniem nie mógł, nie poznał, Mykoły Kostomarowa chyba nie poznał, Kułaka chyba nie, Białozezerskiego też nie. Dlaczego? Oni byli Kijów, głównie Kijów. A on najpierw siedział w tym Humaniu, a później, ja nie wiem, w ogóle nie znalazłem śladu, żeby on w tym Kijowie w ogóle bywał. Także ja być może bywał, ale od razu wylądował w Wilnie i później to Wilno stało się dla niego takim głównym miejscem odniesienia. Także... Także z Kuliszem to tylko przez kontakt warszawski i być może wcześniej na Ukrainie w majątkach tam Grabowskiego, rodziców i innych, bo tam Kulisz też bywał i znał ich. Aha. To też znalazłem. Także tam było tak, że ci z tej szkoły ukraińskiej, to oni, wielu z nich mogło Kulisza na przykład znać jeszcze w ogóle z tego okresu młodości. No tak, bo w latach 80. Kulisz to urzędnik rosyjski, który przeprowadził przede wszystkim politykę rusyfikacji. Czy tak było, to nie sądzę. No, on po prostu tam miał robotę i tyle, i siedział. No. Nie, nie, także... nie. Bardzo deklarował nawet to twardo, że będę przeprowadzić to polityką. W końcu ład życia był już nie ten Kulisz, który brał udział w tym braterstwu. Wie pan, tak było z Ukraińcami, tak było z Polakami też. Przecież w tym samej szkole głównej pracował Józef Kowalewski. Józef Kowalewski to był przyjaciel Mickiewicza, Zana, który brał udział w konspiracji filoratów i filomatów. Później został zesłany do Kazania. W Kazania się wykształcił na jednego z najlepszych rosyjskich specjalistów od języków wschodnich i został rektorem Uniwersytetu w Kazaniu. A na stare lata wrócił do Warszawy i został dziekanem Wydziału tego filologiczno-historycznego i uczył historii powszechnej, nawet wcale nie orientalistyki, tylko historii powszechnej. Także on na stare lata też się zrobił taki ultrakonserwatywny, mówię o Kowalewskim. Czyli no, imperium zmuszało niejako tych ludzi, zwłaszcza z biegiem lat, do przechodzenia na takie pozycje ultrakonserwatywne. Dobra, dziękuję bardzo. Tak mi się wydaje. Bardzo dziękuję. A mogę pana zapytać, a kiedy u pana zaczęła się pierwsza ciekawość do postaci Mianowskiego i jak długo pan zbierał te źródła dla napisania książki? No ja dosyć dawno, dlatego że kasa była reaktywowana w 1991 roku. Ja od początku byłem sekretarzem tej kasy i przetrwałem, prezesem został profesor Władysław Findajzen. Ja byłem jego sekretarzem do 2009 roku, czyli od 1991 do 2009 i wtedy on odszedł już definitywnie, a ja zostałem prezesem kasy. No i przez całe te lata 90. no starałem się gdziekolwiek byłem w archiwum szukać, czy czegoś tam, jako taka dodatkowa robota, czy czegoś o Mianowskim nie mają. No więc oczywiście przejrzałem wszystkie możliwe rosyjskie źródła, jakie były, szukałem wszystkie polskie. Oczywiście wszystkie polskie biblioteki, Ossolineum, Kurnik, Jagiellońska, Rękopisy Narodowa.
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. No, są jeszcze takie miejsca, gdzie ja nie dotarłem, mianowicie na przykład papiery Rodziny Wielopolskich są Fundacja Myszkowskich chyba pod Kielcami. I tam mogą być jakieś papiery, których ja nie znam, ale była pandemia, więc nie było możliwości tam się wybrać, bo to trzeba było pojechać tam. Także być może, no i jeszcze na zachodzie być może by się coś znalazło, dlatego że we Włoszech na przykład Mianowski był związany z tą Polonią, która orbitowała wokół Watykanu i papieży kolejnych. I tam była na przykład rodzina Hieronima Kieniewicza, czyli pradziadka Stefana Kieniewicza, tego historyka. Oni wszyscy bardzo ultrakatolicy. Także może tam w tych włoskich archiwach też coś by się znalazło o tych ostatnich 10 latach. No ale nie miałem okazji niestety poszperać we Włoszech. Może jeszcze kiedyś coś znajdę. Dobra, dziękuję tak. bardzo. Szanowni koledzy, czy jest jeszcze pytanie? Może jakaś refleksja? Panie profesorze, mam pytanie, jeżeli można. Faktycznie 11 lat już nie działa Kasa Mianowskiego. Dlaczego naprawdę była taka decyzja o zamknięciu tej programy? Znaczy kasa działa, panie Ichorze. Kasa działa. Działa, to już nie działa. No tak, nie kasa, ale kasa jako fundacja działa i wydaje książki. Między innymi ta książka też jest wydana z pomocą kasy Mianowskiego. No tak, właśnie o to chodziło. Natomiast ten olbrzymi program stypendialny, który był w latach 90. mniej więcej do 2009-10, ostatnie osoby w 2011 chyba, to był program, na który myśmy dostawali najpierw pieniądze z Fundacji Batorego, a później z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. I jak odszedł profesor Grabski z prezesury Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, nastał profesor Żylicz, to oni zmienili profil tamtej fundacji i wycofali się z tego programu. Myśmy strasznie rozpaczali, walczyliśmy, żeby ten program utrzymać, bo w ciągu od 94, jak ten program się zaczął, do 2009, to około 1500 stypendiów od miesięcznych do rocznych we wszystkich polskich uniwersytetach i to wszystkie nauki, nie tylko humanistyka, ale też ścisłe laboratoria, fizyka, chemia. I także myśmy bardzo, no to był taki polski Fulbright i niestety to padło. No i ja byłem za słaby politycznie, żeby ich przekonać, żeby ten program utrzymać, bo tu trzeba było mieć mocniejsze umocowanie polityczne. Jasne. Dziękuję. Także my bardzo żałujemy, bo to było w ogóle sens istnienia kasy, to był głównie te stypendia przecież, to było najważniejsze. Dziękuję. Dobra, dziękuję. No, myślę, kiedy nie ma pytań i już refleksje się skończyły. No tak, pytań już nie ma. No, w takim wypadku będziemy już zamykać nasz webinar i ja nadaję słowo na koniec dla pana profesora, a potem będziemy już kończyć. No, znaczy, dlaczego ta postać jest ważna być może także dla z punktu widzenia historiografii ukraińskiej? Dlatego, że no, to jest taki żywy przykład człowieka, który naprawdę Ukraina była jego ojczyzną, powiedzmy sobie szczerze, prawda? Urodzony na Ukrainie, związany na Ukrainie, wykształcony przynajmniej do końca szkoły średniej na Ukrainie, a później przeniósł się na Litwę, ale później był w różnych miejscach. Także jest takim typowym przykładem, tak jak ja powiedziałem, takiego dinozaura, który reprezentował schyłkowe stadium pierwszej Rzeczypospolitej. Nim te nasze narodowe i czy też nacjonalistyczne partie polityczne wzięły w górę i na Ukrainie, i w Polsce, i wszędzie, to istnieli ludzie, którzy byli jeszcze związani z poprzednim systemem politycznym, czyli tym dawną Rzeczą Pospolitą, która jednak była takim konglomeratem, no, konglomeratem narodowościowym przede wszystkim. Fakt, że nie wszyscy do tego tam tak ładnie pasowali, bo na przykład ludność żydowska nie była specjalnie uznawana za swoich, na przykład w Humaniu czy gdziekolwiek indziej, zarówno przez Polaków, jak i przez Ukraińców, powiedzmy szczerze. Ale istniała też wizja państwa dawnego, no i symbolem tego państwa dawnego to były ten trójpodzielny herb,
który się składał z orła w koronie białego, z pogoni, czyli rycerza na koniu, i z archanioła Michała w trzecim polu, i był symbolem no, tej dawnej pierwszej Rzeczpospolitej. Jak wiemy, nigdy ten herb oficjalnie nie został zatwierdzony w pierwszej Rzeczpospolitej, ale był używany już chyba pierwsze w ogóle próby w XVII wieku. Wróciła moda na to w czasie insurekcji kościuszkowskiej 1794 roku, w czasie powstania 830-31 i najbardziej, najsłynniejsze w czasie powstania styczniowego. Wtedy na wszystkich dokumentach władz powstania styczniowego rządu to były te trójpolowe pieczęcie, czyli było proste odwołanie się do tej dawnej tradycji kiedyś wspólnego państwa. Także no jest to taka fotografia archeologiczna wręcz człowieka, który był i żył na przełomie epok przed narodzinami nowoczesnego nacjonalizmu modernistycznego, który reprezentował tę wizję dawną. Tak mi się wydaje. Dobra. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Było niesamowite ciekawe. I na tym już my będziemy zamykać webinar. Ja bym chciał ogłosić, że naszym gościem był profesor Leszek Zasztoft, doktor habilitowany, studium Europowschodnie Uniwersytetu Warszawskiego, a mówiliśmy dzisiaj o Józefie Mianowskim. Przede wszystkim była przez pana profesora przedstawiona jego opinia o tej słynnej postaci historii Polski, a jednocześnie i historii Ukrainy w wieku XIX, która była przez pana przedstawiona już na stronach jego książki. Szanowni Państwo, kto po raz pierwszy będzie nas oglądać na YouTubie, na kanale Historyczny Webinar, Historyka Webinar, oczywiście wszystkich zapraszam do sygnaturowania tego kanału. Bardzo będziemy dziękować wszystkim, kto polubi to nagranie, napisze nam komentarze, bo w taki sposób to jest możliwość dla rozwinięcia i przywrócenia uwagi do kanału i jeszcze raz powtórzę do jego rozwinięcia. Jednocześnie będziemy wdzięczni wszystkim, kto zechce rozszerzyć informację o tym nagraniu i jednocześnie o naszym kanale. No i na tym chyba skończymy. Bardzo wszystkim dziękuję i do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.